Cześć, z tej strony Michał, dzisiaj jest ze mną Miki. Jestem ja. Po kolanach w śniegu, w koszuli podwiniętej, Dobra, przeziębiony. Jedziemy, bo ten, bo jest wolno, trzeba jechać. No, przeziębiony chłop będzie, a my dzisiaj jedziemy do miasta. Tak. Ogólnie zima nastała na naszej małopolskiej wsi, taka mapa jak coś. Dobra, światła zapalamy i lecimy. 12 godzina, ciemno jak w dupie. Podwórka nie odgarniamy, bo nie potrzeba, bo aż tak dużo nie napadało jeszcze. No i leci, ja dzisiaj lecę sobie do sklepu po siew i zobaczę, co mi tam jeszcze wejdzie na tą moją landarę, tą przyczepę wielką. No, O tak, tak. łapka w górę. Bo ostatnio tam z osiny był odcinek, to tam jakoś wam zbytnio się nie spodobał. Ja nie wiem, ja No, nie wiem. się osina nie podoba. No ja nie wiem czemu, no tam było niecałe 1000 wyświetleń w jeden dzień. To tyle tutaj na Małopolskiej to jest w godzinę. No, Ogólnie mała zimno. mapa i dlatego. Jak widzicie, kurde, tutaj goła ręka, ale teraz ja schowam tą rękę, żebyście ich nie widzieli. No, lecimy ciapkiem. Miki leci ze świniami 900. Ogólnie ubojnia do nas przyjechał przedstawiciel z ubojni i mówi: 100 sztuk, panie świń. Ja mówię: dobra, ile po ile, gdzie mamy przywieźć? Nie, i oni tam, że 90 km. Ja mówię: o kurde, to wzięliśmy transport za 5000 i 100 parę świń nam wywieźli. 5000 chyba jakoś tak. I nam wywieźli Tak, te tak, tak. 100 parę świń i za to dostaliśmy 250 tysięcy. Czyli kredytu mamy już aby 40 tysięcy, więc nieźle. O, ale ładnie kopci teraz 30. Boże, nie rób 5. Jedziemy do miasta. Ogólnie myśmy ten odcinek już nagrywali jakieś około 3 godziny temu, ale Mikiemu coś się farming spierdzielił, się chłopak zdenerwował, poszedł sobie, powyzywał mnie na Messengerze. Fuck this gas. I zadowolony. No właśnie na przegląd trzeba jeszcze jechać. Czekaj, awaryjki włączę. Dobra, ruszamy No dalej. trzeba, bo kurde. Dobrze, że śnieg spadł, bo przynajmniej nic nam nie wymarł niezbytnio. Nic, czyli na przykład rzepak, bo chyba rzepak mamy i jęczmień chyba mamy zasiany na zimę. Jak dobrze pamiętam. Właśnie nie wiem, czy Tak, jęczmień mamy. tak. Czy mamy coś oprócz rzepaku? No, ale nie, no ten. Wiosna coraz bliżej, już niedługo siewy buraków, kukurydzy i tym podobnym. No, tak to będzie ją. Jeszcze zobaczymy. Kurde, aż co, musiałem na grzewnicę włączyć, bo przecież... O Boże, a co ja mam powiedzieć w tej nieszczelnej kabinie? Tym tam kożuch pewno założył. Ja tu kocem jestem obwinięty. Na GoPro nie widać tego koca, kot nie widka. Już ja tu ten po turecku siedzę. A tutaj coś kukurydzy nie zdążył wykosić. O Boże! Styczeń, a tu kukurydza jeszcze stoi. To ja ogólnie jak wczoraj byłem ładowy, to jeszcze kukurydza stoi. Gdzie nie idzie. Znaczy, gdzie Stoi, nie no idzie. bo co? Często stoi tam u nich. A u nas na wsi chyba już nigdzie nie ma. Nie ma już, no. Po turecku siedzę, nie? A jak ktoś będzie jechał, nie? To tylko gaz ręczny zwalnia mi tyle. Tu widzicie, zaraz się ułamie normalnie, aż ta wajcha. No, dzisiaj niedziela, kurde, ten odcinek już, ojej, już powinien być w piątek nagrany. Zaczym się tutaj i ten, i sprzedamy też te maciury, chodź. Maciury, o Boże, maciurów to nie wolno sprzedawać pod żadnym pozorem. Kurwa. Dobra, czekaj, no. Ej, halo? Nika wejdź. Sprzedaj, dobra, 15 tysięcy, jak widzicie, zarobki na odcinku. No, Miki dzisiaj na odcinku może za dwa transporty jeszcze zdąży zrobić, albo trzy. No, teraz to będę, a czekaj, pojadę sobie zrobić przegląd. No to przegląd tam jest warsztat koło domu, tam pojedziesz potem. To tam se pojedziesz. Domu bliżej. Ale tam jest taniej, a tu nie wiem, czy pójdzie zresztą. Pójdzie, wszystko idzie. Ło, to podgarnięte, ojej, pod warsztat nie ma odgarnięte, Mikołaj. O Boże! Łotpił tam przyczepę i no to czekaj, ja ci tam przeglądnę. Ja mam uprawnienia, naprawimy. Ej, czekaj, weź no, wyjdź. Wysiadłem. A, bo nie miałem kursu. O Boże, 314 złociszy. Czekaj, ja se 30 w sumie też przeglądnę. Oj, o kurde. Ja pierdziel. Ogólnie w planach był pług do śniegu kupić i odgarnąć se podwórko. Ale... taka wynikła sprawa, że coś jest zbugowane w mapie i nie idzie tego podwórka po prostu nas odśnieżyć, tylko z tyłu. Ło, kurde, tam zatrąbił pociągiem Marian. Kurwa. Dobra, ogólnie światła zgasimy. Co będzie padać? Co będzie padać?
Będzie padać jak pociągi, słuchaj, to będzie padać. No już tak kropi delikatnie. Czekaj no. No mrzy. 30 ki... Nie, nie chcę tych 30 kilowych, ja chcę 50 worki. Ej, to Cześć, czek. w plecach ci chrupnie i wyjdzie dupa. Dobra, wezmę te, bo te są większe. 100 kilówki. Dobra, czekaj, bo nie... Bueno, teraz ten ciągnik idzie. Czekaj, ile ja kupiłem? 2, 4, 6. Dobra, jeszcze 2. Raz, 2. Dobra, cyk. Jeszcze kupimy teraz nawozów. Tego nawozu ja chcę. Ze 100 kilo, bo on ponoć dobry pod buraki jest. I to pod kukurydzę się kupi jeszcze, dobra. I tyle powinno starczyć i jeszcze kupimy to. Dobra, czekaj, no bo źle... Boże, w śniegu tu. Matko bosko, czysto bosko. Za mało odśnieżyli. No, z śniegu mi postawili, widać, że mnie tu nie lubią. Czekaj, no, F4. Dobra, tu worka nie widać żadnego, dobra. Ogólnie to trochę ręcznie muszę poprzestać, ale to nie są ciężkie rzeczy, wam mówię. No, drzwi 50 trzeba... kilo to tam. No, worek 100 kilowy jest jeden. Bo jest. No serio? To w czterech. Dobra, w sumie nie będę gasił tej ciapaja, bo ten, szkoda akumulatora, jeszcze nie odpali. A muszę do swojej 30 muszę nowe akumulatory kupić, bo wysiadły. Jak chcesz, to ci pożyczę korbę. Chyba ci pojewało. A korbę szybciej odpalić jak tymi akumulatorami. No w sumie zależy, bo nie trzymają już, wiesz? O matko bosko. Bo za mało, za krótko pracujesz i ten się nie zdąży naładować. Ponad 24 godziny było ładowane, na następny dzień już ciężko mi odpalić. Coś jeszcze? A masz wodę w tych akumulatorach? No. Pewnie, że tak. Stare są mi tyle. Co? Stare są mi tyle. No to mówię, nie? A ty... Ja mam w sumie akumulatory już dość długo, już mam ponad 5 lat akumulatory. A oby ci wysiadły, ja mam chyba 6. Nawet, tak dziadek jakoś mówił, że tak A jest. Kurde, ej, czekaj. W czwartku na piątek, nie? Zostawiłem na całą noc kluczyki w tym, nie? W stacyjce. Kluczyki? Ty ile masz tych kluczyków? Kluczyk w stacyjce, nie? No. Ten, i później podchodzę, nie? I odpalił bez niczego. To zaraz tu do nagrania do pana Zygmunta wysyłam. Ten, nie, dziadek wiedział, bo akurat ten laliśmy paliwo i to, nie, i ten. I dziadek patrzy, i co, ty kluczyka nie wyciągnął i mówię, no nie. Kurwa, go. No, i mówi, przecież to nie odpali, to nie, ja mówię, odpali. Ja podchodzę pociągiem i odpalił za pierwszym. Boże, tam pociągnął, chyba linką na plecy wziął i pociągnął. Nie podjechał pod tym próg. O kur... Scenikiem by wyciągnął, albo cinkusiem, ej. O, ten ostrówkiem by wuja przyjechał i by mnie pociągnął. Czym kurwa? Ostrówkiem. Co to kurwa jest? No tym żółtym co węgiel ładuje. A, 60. To jest ostrówek. Ty sam jesteś taki ostrówek, kurwa. 60 to jest ta z turem bez maski. To też jest 60? To jest 60. Ten ostrówek też wygląda jak 60. Tak, ale to jest ostrówek. To nieźle ma na bani. O, ludzie z od ludzia w mieście, normalnie. Ty jeszcze nie załadowałeś? Nie. Jestem w trakcie. Ja już jestem przy stopie. Aha, na krzyżówce tam. O. Boże, tu się w śnieg wjebałem przed nimi kołami. Znaczy to wjechałem. Na godzinę idzie, to tak ci powiem, że... Ty, ja będę miał się ciężko mieścić. Mówię, no podjeść tą kabaryną od świń. I tak ci szczerze powiem, nie? Jak ja orałem, to sobie zrobiłem snapa, nie? Kurde, patrzę, 12 na godzinę, mówię, co? Chyba tego snapa popierdzieliło. Na piątką bym musiał jeździć. No. A tyle... Nie, czwórką na pełnym gazie, gdzie piątką? Nie, piątką, bo 9 jedziesz czwórką tak jakoś. A czwórką, trójką, czwórką jedziemy, jak ten, jak była na tej glinie, co pod górkę, to trójką, a tak to czwórką. A w zeszłym roku chyba bardziej sucho było, jak na orki, nie? Nie, lepiej, w tamtym roku się lepiej orało. Inaczej było. W tamtym roku przecież było mokro. Tak wiesz, nie wiem. Dobrze, w tamtym roku się lepiej orało jak w tym. Nie, bo nie pamiętam, żeby przepadywało w zeszłym roku zbytnio.
Też już trochę Tak, nie co. pamiętasz, jak ciężko było wymucić. No to w wakacje to wiadomo, nie? Później też padało. Czekaj, w wakacje to ja wtedy miałem pszenicę, nie? W tamtym roku. Nie, co ja miałem? No, kukurydzę miałeś. Nie, czekaj. Żniwa 2018 były kukurydza, 2017 była pszenica. A no, tak, może być. Boże, był składy. Ja nie pamiętam już nawet, nie? To jest ciężko tak wykalkulować z naszych tych słów. Dobra, zawijamy tu. Co złego, to nie my. Czekaj, ja jeszcze aby zdjęcie 30 zrobię. Cofnę tu sobie. Chodź świnie sprzedać. Dobra, to czekaj, idę i zaraz te zdjęcie 30 zrobię. Wiecie, na Snapchaty, żeby było. Ty, 15 koła drugi raz, że dostaliśmy dzisiaj. No i pasuje, 30 koła zarobione pieniążki. No, za świnki. Jeszcze raz pojadę, będzie 45. O kurde. To jakiś ciągnik pewno na wiosnę wleci. No, albo pole. Bo tym byśmy się obrobili lekko. Czekaj, jeszcze tak, no, ze trzy transporty lekko dzisiaj trzeba zrobić. Ale na odcinku nie wiadomo, ile zrobisz. Ja to ogólnie pojadę do domu, No to to ty... będziemy mieć 90 tysięcy. Jak jeszcze Jak 3, to będzie. cały czas po takiej samej cenie będą. No. Jak będziemy ten. Czekaj, bo się zajebałem. Tak, ja wczoraj tobie piszę, nie? 3 transporty to będzie 62. 77 tysięcy jakoś będzie. No i kredyt się spłaci i będzie git. Ale po. I potem jeszcze. Ale trzeba je nakarmić, te świnioki. Ale tak trzeba sprzedać, żeby było potem dopiero na wiosnę będzie cena jakoś. No to w tym teraz będzie trzeba dużo sprzedać, może jeszcze z 4 zrobię, co Ale nie transporty. wiem, bo potem znowu po wiośnie dopiero będzie na zimę cena, nie? I żeby wiosną sprzedać dużo, bo wiosną będzie trochę lepsza niż dzisiaj, nie? To no jeszcze ze trzy transporty się zrobi, będzie git. Będzie tak jakoś koło 70 wtedy, A one się zimą szybciej chyba ten mnożą, nie? nie? Aj no, na 24 minuty jedna. To nie, to sprzedajmy więcej. Boże, świnia, co 24 minuty, to te maciury muszą być wydajne first. Ogólnie tam świnie w tym śniegu popierdzielają wam mówię. Ej, Miki, Ej, widzia... bo mam problem mały. Jaki? Jakoś się zbugowałem, nie? A po przywodu, bo zarąbałem. Czekaj, No, może? mówiłem, żebyś tu ranie zdejmował. Ogólnie, ej, ty widziałeś tą Manitu, ten film z Farminga? Manitu? O kurwa, wysiadłem. Ej, No, deszcz zaczął widziałem tą padać, patrz. ładowareczkę, no, fajna. No, ale film widziałeś, czy nie? Tak, jak ładowali tam na przyczepkę to No, auto. to gospodarstwo jakie fajne, takie małe, nie? Boże, auto przestawił tam. Jak, przestały, jak to, nie da się. Ej, Mikołaj. Co? Pamiętam te co ciągniki, to jutro tak obmarzną, że teraz deszcz pada. Będzie trzeba je do jakiegoś ciepłego garażu O wstawić. Boże, jak przymarznie w nocy, to będzie szklanka na drodze. 28 na godzinę, 29, 29. Ja 4 dychy leciałem. Ale pa, jaki on ładunek, kurwa. Człowieku, w tej 900 to już się trzymałem normalnie nawet nogami za klamki. O Boże, ja lepiej nie, bo tutaj szyby jeszcze wylecą na dole. Oho. Co ci mówię? Kurde, śniegu nawiało. To Teraz ale by po deszcz. nogach zaświało, o Ty, ale jak matko. nam by 30 zamarzła, Boże, i potem wyjść. Dopiero na wiosnę by to spłynęło. Jakby to wyglądało. Boże, drzwi by A zamarzły. na pewno jakby zamarł ci blok, to by tak kolorowo nie było. Ale nie, że chodzi mi, że karoseria, na karoserii jakby zamarzło, ja pierdzielę. Albo, ej, worki nam zamokną, Boże, ale realista ze mnie jest, kurde. Ogólnie to jest plandeka niewidka. A no. Był śnieg, a śnieg aż tak mocno nie nawilża. We O, tu jest polane. foliowych workach są. No, nawozy tak, a w sumie siew też, bo takie, ten, papierowe nie wytrzymałyby te 100 kilo aż. Matko Bosko, dziura w asfalcie jest. No, nie wiem czy już mówiłem, ale ten podwórka tu nie idzie odgarnąć i łapka w górę ogólnie i subika może się zostawić, żeby te zasięgi trochę powiększyć na kanale wiadomka. No, bo was to nic nie kosztuje, a tutaj fajnie. 85 świn teraz A jest. mi się morda cieszy, jak widzę łapkę w górę pod filmem, nawet jak widzę dużo. Jak będzie setka, to normalnie coś tam w następnym odcinku Miki będzie śpiewał
Zenona Martyniuka jakieś hity na tym A odcinku. przez to oczy zielone będę śpiewał. No. Całe, wezmę się, nauczę i całe zaśpiewam. Na pamięć. Tylko musisz mi podkładać dać. Albo będzie znowu Radio Maryja na odcinku. O, będziemy Radio Maryja. O Boże, jak ktoś to pamięta, to. Teraz napiszę, jak ktoś to pamięta, teraz powiem, jak ktoś to pamięta, nie? I zaraz 20 osób. No ja pamiętam, to było, było. I napiszcie, na jakiej mapie to było. O Boże, ale wiesz, mi chodzi, że to tak napiszą, nie? Chodzi tak, by nie pamiętali tego, nie? No, napiszcie, na jakiej mapie to było, bo to był pierwszy z pierwszych odcinków, nie? Nie no, z rok temu to. Kurwa, przyczepa jebana. Z rok temu to było lekko. Na takiej dość popularnej mapie. Popularnej do LS-a 13, 15, a w 17 już nie za bardzo. Ale w każdym farmingu ta mapa była. Nawet Więcej nic nie będziemy mówić, ale. w 11 nie wiem, czy ona była w sumie. Czasem mogłaby, bo taka nazwa to wiesz. Czekaj, no ja muszę sobie jeszcze jedną przyczepę podpiąć. Kurde. Zobaczymy, jak 30 se da radę z dwiema przyczepami, ale powinna dać. Niby goło leci, nie ma na ulicy, czy tam szklanki, jak to Miki się tam nazywał. Dobra, śniegu nie ma na przyczepie, można jechać. Jezus Maria, jak mi wyjechał tym Pikupem? pikłem, no. O Boże, pług dwójka się przewrócił tam pod wiatą. Chciałem dwójkę sprzedać. No, na razie nie potrzeba. Mówię, tam 5 dostaniemy za nią, a trzymamy na skibę orze. No, to najwyżej zaś będziesz 900 to tam seorą. No i to tam dito. No, Prawie nie. i tak, samo orze i tak. No ty chuju. No powiedz, że Moją nie. 30 mi tu obrażasz, chuju. No, Nie, no R. kupiłem później większy cioń, to się większy pług kupi, nie? Dobra, czekaj. 11 ton pszenicy i 11 ton jęczmienia, ale grubo. Ty już 17 minut, dobra. To wywiozę tylko to i będziemy kończyć. Czekaj, gdzie No jest ja też cena? wywiozę te świnie. No, może więcej nawet wiedziesz. Elewar, spółka zło. Bo to Aha. daleko jest. O Boże, teraz Boże jeszcze wwożę w deszczu, ale będzie hejt normalnie. Weź mu soli w pi, żeby nie padało. Nie da się. Tylko da się, żeby zaczęło padać. No jak, da się stop rain? Nie, jest tylko start drain. Serio? No. Chciałem, że da się też zatrzymać. O, czekaj no. O. Tej ściena! Dobra, czekaj no. Czekaj, która to była wtedy godzina? 13. O, ich pyk, gitara nie będzie padało. Widzicie, jaka magia? Dobra, nie wyzywajcie już, że w deszczu wywożę. Dalej świnie. Daj się tepnąć. I cyk, kolejne 15 koła od dzięcioła. Ty, znowu źle pojechałem na ten skup. No kurde, no zabić mnie, czy nie? O, za jaja powieszę. O Boże, że rzeka nie zamarzła nawet. Kurwa. Nie, Ciekawe, bo że... tam szybko płynie, to wie, nie zdąży zamarznąć. Jeszcze wodą normalnie, realizm w 100%. No idź pan w chuj, normalnie. Ogólnie jakimiś bronkami ludzie się zastanawialiśmy obejrzeć, bo zwykle to jak my oraliśmy... Takimi w miarę ciężkimi, bo tutaj jeszcze są takie tereny, że. No, zwykle sialiśmy wszystko o zimę i brony nie były potrzebne, a teraz na wiosnę to takimi bronkami to by się rozbiło dobrze i w ogóle. I w ogóle, jak tu się jedzie na ten elewar, tak jakoś, tak? Dobra, zobaczymy. A takie nawet w miarę na oku mieliśmy takie piątki ciężkie. Albo trójki, zobaczymy, bo czy do 30, czy do 900, bo... Nie, raczej do 900, bo 30 z trójkami to ona by tu trochę miała ciężkawać, powiem szczerze. No, ogólnie tutaj przez czyjąś miedzę będę Bo to musiał... jednak farming jest. No, przez czyjąś miedzę będę tu musiał polecieć, bo... Aha, tak jak ostatnio. No, bo zapomniałem znowu. Ale tam jest szeroka miedza, to wiesz. Czekaj no. Tak, żeby tu nikogo nie pokrzywdzić zbytnio. Dobra, tutaj jest jakieś zboże, widzę. No 43 ja do 900. Za grubo. O Boże, w śnieg wjechałem zaraz ten. Redukcja na piątkę. Ale trzepie. Ujebie kabinę zaraz. No serio. Czekaj, bo tu komuś po polu teraz popierdzielam. Dobra.
Tam zimą to nic nie będzie tym roślinkom, chyba. Nie, raczej nie tam. Dobra, tu skręcamy i dzida teraz. No powinien tu jakąś dróżkę zrobić do tego skupu, a nie tak, żeby na około potem latać. No dobra. A bo ty jeszcze do skupu nie dojechałeś, że jestem tutaj przy tych. No nie, ja tu cisnę pod górkę i zobaczę. Ej, 47 tysięcy mam na odcinku. Tak, na kolejny będziemy mieć może dwa. Jak gdy spłacić pożyczkę, to. Nie, no już na pożyczkę starczy. No i chuj. Dobra, ludzie, będziemy kończyć odcinek, ja się tu sam pomęczę poza odcinkiem z wjechaniem pod tą górkę. No i łapka w górę, subik, komentarz i trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć. I ogólnie, to jeszcze w komentarzu niech ten napisze, kto oglądał do końca, 30 nie dała rady. Hashtag 30 nie dała rady. No i łapka w górę, komentarz, trzymajcie się, cześć. Cześć.